W ogóle nagrywam ten film. O właśnie, najważniejsza rzecz. Nagrywam ten film dlatego, że najprawdopodobniej, jeżeli w sobotę dowiem się, że zdałem egzamin z fizyki kwantowej, to jest koniec sesji dla mnie w tym roku i mam już wakacje. No hej, tu P42 i witam się dzisiaj z wami po dość długiej przerwie. Co się stało? Co z tego wynika i co się będzie działo dalej, o tym wszystkim powiem wam dzisiaj w tym filmie, kręconym z ręki, no nie powiem, że spontanicznym, bo się przygotowałem do niego, ale takim przejściowym przed taką troszkę nową erą, która będzie już teraz na kanale, od tego filmu dalej, mam nadzieję, do końca. Po pierwsze, to absolutnie nie zdziwię się, jeżeli nie zauważyliście mojej nieobecności, chociaż dla mnie ten miesiąc, ponad miesiąc, bo to jest chyba półtora miesiąca, to bardzo dużo w tym czasie się wydarzyło, bardzo dużo się zmieniło i o tym wam powiem w tym filmie, ale jakby spoko, mogę się nie zdziwić, jeżeli te półtora miesiąca wam minęło jak chwila, pewnie też byliście mocno zajęci swoimi życiami. Jednak uważam, że taka zmiana rozdziału, zmiana kartki w pewnym sensie tutaj jest konieczna. I tak jak wam mówię, mimo mojej nieobecności, mimo ciszy z mojej strony, chociaż w social mediach takich jak Facebook czy na Instagramie, na Instastories widzieliście, że żyję i wszystko jest w miarę dobrze, przez ostatni czas wydarzyło się dużo. Wydarzyło się dużo złego, dużo dobrego. I te wszystkie rzeczy dały mi ogromną lekcję i ogromną zmianę w stosunku do tego, co robię tutaj, zwłaszcza na YouTubie. I tym się dzisiaj chcę z wami podzielić. Tak jak wam powiedziałem, sporo rzeczy mnie zniechęciło do pracy tutaj. Sporo rzeczy mnie zainspirowało do dalszej pracy tutaj na P42. I w związku z tym w tym filmie wam powiem, jakie zmiany konkretne chcę wprowadzić. Ale najpierw jeszcze kilka słów takiego wstępu i wyjaśnienia. Po pierwsze, uznałem, że jeżeli tę najbardziej niemiłą, trochę okrutną rzecz powiem na początku, to słuchając mnie dalej tłumaczącego się, odbierzecie to koniec końców dobrze. Ten miesiąc pokazał mi, że bez YouTube'a się da. Bez tego kanału się da. Rzeczy, które wypracowałem sobie przez te ostatnie 3,5 roku tutaj, dały mi dużo pozytywnych jakby efektów w innych dziedzinach mojego życia. Rzeczy, które robiłem poza P42, ewoluowały do takiego jakby miejsca i momentu, że no, mogą stanowić moje główne zajęcie w wielu kwestiach i o tym w przyszłych filmach może wam będę opowiadał. Chciałem po prostu wam powiedzieć, że mocno się zdystansowałem do tego, co robię. Bardzo sobie cenię czas spędzony na tym kanale dotąd, pracę w niego włożoną i nerwy i wszystko tak naprawdę, ale jednocześnie zdałem sobie teraz sprawę, że z moim podejściem, z tym, co w tej chwili mam w życiu, jest to jedna z wielu rzeczy i na pewno nie pierwsza, którą się powinienem zajmować i tak dalej. I co mam przez to jakby na myśli? Luz. W tym momencie na kanał wchodzi wielki mój luz, jakby to, że się do tego zdystansowałem, że nie będę tego wszystkiego robił tak sztywno i z takim przesadnym zaangażowaniem, które miałem nieraz, mam nadzieję, że da nam wszystkim coś fajnego, coś nowego, coś dobrego. I czym to się będzie objawiało? Zaraz wam wszystko powiem. Po pierwsze, chcę was ogromnie przeprosić za taki wysyp, bo nie wiem jak to mogę nazwać, filmów recenzenckich ostatnio. Mimo, że dużo książek bardzo wam się też również spodobało, kupowaliście je z mojego polecenia, czytaliście, pisaliście mi, że ogólnie są super, co jest dla mnie fajnie, bo to jest jakby spełnienie mojej misji tutaj na P42, to uważam, że zabrakło tego indywidualizmu mojego przez te filmy, które były w maju, w marcu, przepraszam, w marcu oraz w kwietniu i na początku maja, dlatego jakby po prostu słowo wyjaśnienia tutaj zaczynające się i kończące, chcę was przeprosić, było za mało rzeczy indywidualnych, które teraz będą. Kiedy ja przez ten miesiąc w ogóle się nie zajmowałem rzeczami recenzenckimi, praktycznie nie czytałem, bo zajmowałem się studiami i tym, co jest wokół tego, o czym doskonale wiecie, to zabrałem się za jakieś dłużej leżące na mojej szafce książki, tytuły, o których miałem wam dawno opowiedzieć i zdałem sobie sprawę, że powinienem to zrobić. I zrobię to w najbliższym czasie, ponieważ muszę to robić głównie dla siebie oraz głównie dla was. Niestety po tym wszystkim, co się stało w trakcie i nie będę tego rozdrapywał, bo jakby wy doskonale sobie z tego zdajecie sprawę, nie trudno być świadomym tego wszystkiego, co się dzieje. Absolutnie odcinam się od tej społeczności, jaką tworzył BookTube. Mnóstwo wspaniałych wspomnień z takim działaniem wspólnym mam do tego czasu. Też złych wiadomo, bo to w każdej społeczności tak jest. Ale zdałem sobie sprawę, że mimo wszystko, zawsze, w każdym działaniu, nie tylko na BookTube, nie tylko na YouTubie, ale w życiu, najważniejsza jest jednostka, najważniejszy jest się dla siebie, jakby tylko dla siebie. Dlatego uznałem, że już będę starał się tworzyć treści tylko ode mnie do was, nigdzie na boki się nie rozglądać, jakby odciąć się bardzo, 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 bardzo mocno od tego całego community i jakby
zrobić krok do tyłu, żeby móc zrobić duży, duży skok do przodu. Bo pewne rzeczy stanowią po prostu absolutną przeginkę i ja już nie mam na to nerwów, bo za dużo fajnych rzeczy na co dzień w moim życiu się dzieje, żebym martwił się BookTube'em i różnymi tam jakimiś głupimi rzeczami z tymi związanymi. Więc luz, absolutnie peace and love ode mnie w tej chwili. Co się będzie działo na kanale P42, ponieważ teraz to będzie jedyny kanał, który mnie tutaj obchodzi, moi drodzy. Pierwsza rzecz najważniejsza. Czemu ja o tym wcześniej pomyślałem? Koniec z jakimikolwiek formatami. Pamiętam, że żeby móc wam opowiadać po prostu o książkach przeczytanych ostatnio, nie recenzenckich, stworzyłem format 5 pozycji przeczytanych przez P42. Niestety moja wydolność książkowa okazała się być niewystarczająca, no i ten format w pewnym momencie, to nie jest tak, że on umarł, tylko ja po prostu czytałem głównie książki recenzenckie, bo trafiały mi się naprawdę super pozycje, ale nie czytałem tych innych i te książki do 5 się zbierają za długo. Nie, koniec, w ogóle nie myślcie o tym, teraz tak nie będzie. Oddzielna seria, kiedy mówię o jakimś serialu? Nie. Oddzielny film wpletany w ideologię 24, żebym mógł w ogóle powiedzieć o moich studiach, o uczelni? Nie. Spróbuję od zera. Bez względu na statystyki, ponieważ to absolutnie teraz mi już przestało obchodzić, doszedłem do wniosku, że muszę więcej fanu czerpać z tego, co robię, a dotąd może nie raz tak nie było, albo bardzo się skupiałem, wiecie, na algorytmie, żeby te wszystkie filmy do was trafiały i często gdzieś po drodze przez to one mogły tracić, mogły na tym ucierpieć. Dlatego teraz mówię, żadnych formatów, żadnych jakichś tam regularności, tylko sama treść ode mnie do was. Tylko nasza wspólna społeczność, którą tworzę ja i ty, widzu, który to teraz oglądasz. Więc mam nadzieję, że działanie w ten sposób pozwoli mi robić filmów więcej, tak naprawdę. I mówię to wprost, mniejszym kosztem, mniejszym nakładem energii, starając się utrzymać ten sam poziom techniczny, jak najwyższy poziom merytoryczny, jak największe zaangażowanie was w to wszystko, ale jednocześnie mając dla siebie jak najwięcej na to czasu, żeby było materiałów więcej, były one nadal na tyle fajne, dawały radę technicznie, żebyśmy ten kontakt mieli częściej. I teraz składam mini przysięgę, którą zobaczymy, na ile będę mógł się wywiązać. Tak jak mówię, ten film jeszcze jest przejściowy, więc on się tutaj nie liczy. Zainspirowany pewnymi wartościowymi źródłami rozrywki w internecie, opinii różnych ludzi, doszedłem do wniosku, że muszę odsunąć się jak najmocniej od clickbaitów, różnych sposobów, właśnie tak jak wam mówiłem wcześniej, przyciągania was do tych moich filmów, żeby to wszystko było jak najbardziej jednak takie przyjemne, miłe, niekombinowane, nieklejone na ślinę, więc tak jak mówię, spróbuję pozbyć się mocno clickbaitowych tytułów, żebyście wy jakby bardziej z zaufania do mnie wchodzili na moje filmy, zakładając, że mimo średniego, no nie chcę powiedzieć złego, ale takiego średniego, regularnego tytułu filmu czy regularnej miniaturki, traficie tam na coś, co was zainteresuje, coś, przez co kliknęliście ten czerwony guzik subskrybuj. I mam nadzieję, że takie działanie w pewnym sensie fair względem was zwróci się zarówno mi w tym, że będę widział to wasze zaangażowanie, niekoniecznie mówię w liczbach, tylko bardziej w jakości, a wam zwróci się ode mnie, że będziecie wiedzieli, co oglądacie i będziecie tutaj z tego powodu, dla którego na ten mój kanał przyszliście. Muszę już kończyć, bo ten film pewnie i tak trwa trochę dłużej niż planowałem, ale wydaje mi się, że powiedziałem wam wszystko, co chciałem, a każdy z tych tematów tak naprawdę mógłbym jeszcze rozwinąć, o czym będzie na samym końcu tego filmu, więc nie wyłączajcie go. Dwa projekty równoległe, które zamierzam teraz prowadzić. O jednym już wiecie, bo istnieje od jakiegoś czasu i chciałem wam po prostu o tym przypomnieć, a drugi startuje w tej chwili, ponieważ zdałem sobie sprawę, że nie wykorzystuję pewnego medium społecznościowego, które mam już bardzo długo i was tam jest naprawdę sporo. Moi drodzy Facebook, od teraz planuję w pewnym sensie przekształcić Facebooka P42 w coś w rodzaju bloga, nie wiem na ile mogę to tak nazywać. Postaram się tam publikować częściej, postaram się tam publikować więcej rzeczy, rzeczy, które mnie po prostu interesują, jarają, chcę was tym zainteresować również. Postaram się tam po prostu trochę dłuższe rzeczy pisać, żeby Facebook nie stanowił tylko i wyłącznie strony, na którą ja wrzucam ej, jest nowy film i następny post ej, jest nowy film. Bo uznałem, że jest to... I to mówię jakby oceniając tylko i wyłącznie siebie. Jest to nudne, a ja mógłbym tam wrzucać coś więcej. Jak widzieliście od jakiegoś czasu, od kilku dni, moja aktywność tam jest wzmożona i mam nadzieję utrzymać przez wakacje, ponieważ wszystko, o czym wam tutaj teraz mówię, moi drodzy, to jest niestety plan wakacyjny. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi, tylko jeszcze drugi projekt, czyli konto Deboski na Instagramie. Wpisane, tak jak wiecie, zresztą w opisie pewnie znajdziecie link do tego mojego profilu, gdzie bawię się swoją pasją do fotografii cyfrowej oraz prac w Photoshopie oraz Lightroomie. Więc zachęcam serdecznie, żeby mnie tam pośledzić. I na koniec, zanim przejdę do
podsumowania. Dlaczego? Jedna rzecz. Pod tym filmem, jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, zwłaszcza a propos tego, co wam tu powiedziałem, to może inaczej. Pytania a propos tego, co wam dzisiaj powiedziałem, piszcie w komentarzach, ja wam pewnie odpowiem po prostu pod tym filmem, ale również chciałbym zebrać pytania do Q&A, które powoli, jak tych pytań się zbierze odpowiednio dużo, będę mógł nagrać. Ma być to Q&A nie książkowe, moi drodzy, ponieważ książkowe materiały będą w odpowiedni jakby sposób oddzielone od innych na moim kanale, ponieważ jak wiecie, chcę tu robić nie tylko rzeczy książkowe, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania nie książkowe, to pod tym filmem je zadawajcie. Jak zadacie takie pytanie, że się nie ogarnę, czy to jest do tego filmu, czy to jest do Q&A, to napiszcie, że jest do Q&A, albo napiszcie, że jest do tego filmu. Liczę na to, że się dogadamy. I słowem kończącym, ten plan jest planem wakacyjnym, ponieważ w ogóle nagrywam ten film. O właśnie, najważniejsza rzecz. Nagrywam ten film dlatego, że najprawdopodobniej, jeżeli w sobotę dowiem się, że zdałem egzamin z fizyki kwantowej, to jest koniec sesji dla mnie w tym roku i mam już wakacje. Więc tak, powinienem to był powiedzieć na początku. Pewnie to wkleję na początek. No i tak, ponieważ ten plan, który wam przedstawiłem, jest planem wakacyjnym, jako że po wakacjach piąty semestr na moich studiach zapowiada się bardzo ciężko. Z pewnych względów, o których wam mogę kiedyś w innym filmie opowiedzieć, ale również wiem, że jestem nieostry cały ten film i w ogóle wy mnie nie widzicie, bo to takie nagrywanie z ręki po prostu na. Piąty semestr będzie dla mnie bardzo ciężki i możliwe, że przerwa na YouTubie będzie długa. Dlatego te wakacje chcę wykorzystać jak najlepiej i dla was przygotować tych materiałów jak najwięcej. I pamiętajcie, tak, ja studiuję, czyli ten program ma trwać do końca września. No, więc ogromne dzięki za obejrzenie tego filmu, mimo że tylko patrzyłem się w tą kamerę i wy musieliście mnie słuchać. Mam nadzieję, że nikt nie ucierpiał w związku z tym, co tutaj powiedziałem i tym, jak gadałem i się wpatrywałem wam prosto w oczy do tej kamerki, którą teraz trzymam w ręce przed sobą. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, piszcie w komentarzach wszystko, co chcecie a propos tego filmu oraz przypominam pytanie do Q&A, bo będę takie nagrywał za jakiś czas, więc wszystko na luzie. Dzięki, że tu jesteście. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze dłużej, zwłaszcza w tej nowej formule P42. Do zobaczenia, ja się z wami żegnam, cześć!